Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 78. spotkaniu. Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę, dzień Merkurego. Naturalnie już nasza tradycja. Inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj spotykamy się w tym samym miejscu, ponieważ energia tego spotkania jest kontynuacją tego z poprzedniego tygodnia. Jesteśmy bowiem w samym środku procesu przemiany i transformacji. Dokładnie teraz nadszedł czas, aby zrzucić tą starą skórę i stać się ponownie tą nową istotą. Co jakiś czas przechodzimy ten proces transformacji, gdy rośniemy, rozwijamy się, jesteśmy coraz więksi, mamy więcej doświadczeń, więcej mądrości wyższej, to co jakiś czas należy tą starą skórę odrzucić. I tak dokładnie w tym momencie znów popatrz na Twoje życie z wyższej perspektywy i sprawdź, czy czasem ta stara skóra nie stała się zbyt ciasna. Jeżeli tak jest, to nadszedł czas, by się od niej uwolnić, bo ta nowa istota już ma wykształconą nową skórę i jest gotowa do tego, by iść dalej bez tej starej, pomarszczonej powłoki. To jest bardzo symboliczne i bardzo wyjątkowe spotkanie. I dzisiejsze spotkanie chciałabym tak troszeczkę bardziej luźniutko przeprowadzić, czyli nie tylko przesłania, nie tylko inspiracje, ale więcej tej komunikacji. Chciałabym opowiedzieć Ci, co wszystko wydarzyło się przed ostatnią 77. ceremonią, po 77. ceremonii i tak krok po kroku w tych ostatnich dniach, bo miało to niesamowity wpływ na mnie, ale również na Ciebie, bo poprzez nasze spotkania zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas i zmieniamy coś oczywiście we wszechświecie. Aktualny czas. Może zaczniemy od samej symboliki, później przejdziemy przez fazę księżyca, następnie przejdziemy przez temat naszego spotkania, poprzez to wszystko, co czeka na Ciebie dzisiaj, jutro i w tym konkretnym, aktualnym czasie, a następnie opowiem troszeczkę o moich przeżyciach. Takie luźniutkie spotkanie dzisiaj. Potrzebuję filiżankę herbaty, ale wierz mi, że nie miałam nawet możliwości, aby ją przygotować. Aktualnie jesteśmy po 77. ceremonii, czyli w tej serii 70. spotkań była to ta najbardziej dynamiczna energia. I tak dokładnie, Wasze listy, komentarze, to wszystko, co wydarzyło się w Waszym życiu, co zmieniło się w Was po naszej ostatniej czwartkowej ceremonii, tak i również we mnie bardzo wiele się zmieniło i ta energia jest cały czas wokół nas. Jestem pewna, że będziecie wracać do tego spotkania, bo było ono jedno chyba z najbardziej wyjątkowych, nie tylko to miejsce mocy, gdzie skierowały mnie siły wyższe, ale ogólnie wszystko to, co działo się przed spotkaniem, w trakcie i po spotkaniu. Z całego serca dziękuję Ci za wszystkie komentarze, wszystkie listy i wszystkie pozytywne energie, bo to dla mnie taki niesamowity wyraz, że odczuwasz te przesłania, że je rozumiesz, że wiesz, jak z nimi pracować i masz ochotę, by z nimi pracować, dlatego również ta motywacja. Aktualnie mamy 78. spotkanie, czyli zwróć na to uwagę, nadal jesteśmy w tej serii 70. spotkań, ale to, co miało miejsce w poprzednim tygodniu, czyli 77, to była energia bardzo dynamiczna, taka męska, taka skierowana na zewnątrz, bardzo aktywna i tak była to ceremonia, by poczuć całą swoją siłę i całą swoją moc i również ujarzmić tą bestię. Ta siła, czyli taka bardziej męska, była Ci do tego potrzebna. Natomiast dzisiaj mamy 78. spotkanie i jutro mamy 78. ceremonię. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy tą energię męską, 7, czyli króla, królowej, cesarza, cesarzowej, takiego działania na zewnątrz, bardzo aktywnego działania, ale mamy również 8. A jak już wiesz z naszych spotkań, 8 jest bardzo żeńska.
Taka piękna, taka kobieca, taka delikatna. Czuję niesamowite połączenie. 78. spotkanie i 78. ceremonia to połączenie tej siły kobiety i mężczyzny, która jest w każdym z nas, niezależnie od naszej płci, czyli tej energii działania na zewnątrz i energii spojrzenia do wnętrza. Dla mnie ta ósemka jest taka bardzo symboliczna, bo popatrz, mamy tak połączenie z niebem, z wszechświatem, działanie na zewnątrz, a potem zejście do wewnątrz, połączenie z własnym wnętrzem, taki czas bardziej stonowany na taki czas medytacji, przemyśleń i później znów wchodzimy w górę i mamy ten czas połączenia z energiami wyższymi i znowu tej refleksji w nas tutaj na Ziemi. Te obie energie, i 7, i 8, w tym połączeniu dają nam również niesamowite połączenie z Ziemią, czyli nadal jesteśmy w tym etapie materializowania wszystkich Twoich marzeń i wszystkich Twoich pragnień. I teraz malutka przerwa. Te wszystkie odgłosy, które słyszysz w tle, to jest moja widownia. Są tu dokładnie siedem krów, które stoją za kamerą. Ty ich nie widzisz, ale ja mówię dokładnie do nich i obserwują i słuchają tych wszystkich przesłań. I zwróć na to uwagę, że krowa to jest również ten symbol obfitości. Czyli by działać tutaj i teraz na Ziemi, w tym świecie materialnym, materializować i również korzystać z tego morza nieograniczonych możliwości, z tej obfitości, która stoi Ci teraz do Twojej dyspozycji. Czyli 78 to niesamowita energia. Z jednej strony aktywna, działania na zewnątrz, z drugiej strony pasywna, takiego spojrzenia do wewnątrz. I ta energia oznacza również, by nadal zwrócić uwagę na Twój rytm. Pamiętasz, mówiliśmy o tym dokładnie tydzień temu, w tym samym miejscu, że Twój jeden, jedyny i niepowtarzalny rytm jest tylko i wyłącznie Twój i aby działać, aby materializować to wszystko, czego pragniesz, trzeba wyczuć ten rytm tego wyjścia na zewnątrz, wejścia do wewnątrz, działania, refleksji. Tego również, tej aktywności, która jest jak taki strumień światła, gdzie kontaktujemy się z innymi, i tego momentu, gdy wycofujemy się do naszej jaskini, jak niedźwiedź, i zapadamy w ten zimowy sen. To wszystko jest bardzo ważne dokładnie w tym momencie. Aktywność i pasywność, działanie, wycofanie, ale również to praktyczne działanie w Twoim królestwie, bo obie te cyfry są bardzo praktyczne, by coś stworzyć, zrobić, czegoś dotknąć i eksperymentować tutaj i teraz. I dokładnie teraz mamy również fazę księżyca rosnącego, czyli również bardzo to wspiera Cię w momencie, gdy chcesz coś stworzyć, zmaterializować. Chcesz coś przyciągnąć, chcesz, by coś stało się bardziej takie rzeczywiste. Tak, krówka? Bardzo ciekawe spotkanie, prawda? By coś stało się bardzo rzeczywiste i stało się tą materią wokół ciebie. Gdzie idziecie? Już wam się nie podoba spotkanie? Wracajmy jednak do naszych przesłań. Idziemy krok po kroku. Po naszej 77. ceremonii, dokładnie jutro, ma miejsce 78. ceremonia. I przesłaniem 78. ceremonii jest coś bardzo wyjątkowego. Mamy tą siódemkę, prawda, czyli ten rydwan, by ruszyć do przodu. I siła wyższa wskazała mi kartę w tarocie, Książę Buław, czyli książę, który siedzi w powozie. Wracamy znowu do tego przesłania, być królem, królową, księciem, księżną, cesarzem czy cesarzową Twojego życia, Twojego terytorium. I mamy tą energię powozu, rydwanu, gdy ruszasz do przodu, gdy trzymasz te lejce
nie za mocno, ale również nie za lekko, jak o tym mówiliśmy tydzień temu. I masz tutaj energię ognia. Czyli na naszej jutrzejszej 78. ceremonii połączymy się nie tylko z bardzo wyjątkowym miejscem mocy, dokonamy tego procesu aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, ale również otrzymamy przesłania i wskazówki, jak być właśnie tym księciem buław, który jest w ognistym powozie. Co to oznacza? Do czego się palisz? Do czego pali się Twoje serce? Twój wewnętrzny ogień, Twoja energia, Twoja siła i Twoja moc. Ale również ten ogień jako siła transformacji, czyli to przesłanie z dzisiaj, by popatrzeć na Twoje życie, popatrzeć na Twoje ciało energetyczne i ciało fizyczne i zastanowić się, czy ta skóra nie jest już za mała i za ciasna i czy nie nadszedł czas, aby tą skórę zdjąć, odrzucić i stać się kimś nowym, symbolicznie, tą lepszą, piękniejszą, mądrzejszą istotą. Czyli ten ogień jest jednocześnie tym ogniem do działania, ale jest również tym ogniem transformacji, czyli przemiany, tym ogniem, który wypala to, co stare, co negatywne, co cię krępuje, co cię hamuje, by stać się kimś nowym. Czyli to jest również takie wezwanie i jutrzejsza ceremonia ma to w swoim i tytule, i w całym przekazie, i w całej energii, by odrzucić ten stary obraz siebie, który masz i stworzyć nowe. Czyli co jest tym starym obrazem? Tym starym obrazem są wszystkie przekonania o tym, że nie jesteśmy dość dobrzy, dość atrakcyjni, dość mądrzy, nasze talenty są zbyt małe, czyli te wszystkie wątpliwości, te wszystkie takie negatywne spojrzenie na siebie, na Twoje życie, na Twoje królestwo, na Twoją powłokę materialną, czyli ciało fizyczne. Nadszedł czas i jutrzejsza ceremonia będzie Ci do tego kluczem i pomocą i wskazówką, jak odrzucić tą starą skórę, ten stary obraz Ciebie, wypalić ją przez ten ogień transformacji, a następnie stworzyć ten nowy obraz, gdzie ruszysz do przodu jako ten książę buław, buławy, czyli żywioł ognia, w tym ognistym powozie do tych celów, do tych marzeń, do tych miejsc, do tych ludzi, do czego pali się Twoje serce, do czego rwie się Twój rumak. Chociaż w tej karcie tym rumakiem jest lew, czyli również to bardzo symboliczne, co już znasz z naszych poprzednich ceremonii. Lew jako ten król, słońce, który prowadzi Cię do tego bycia królem, bycia królową, ale również w tej pełnej chwale, w tym pełnym blasku. I tak na naszej jutrzejszej 78. ceremonii otrzymasz takie dokładne wskazówki, jak popatrzeć na Twoje życie, jak sprawdzić, czy Twoja skóra nie jest zbyt za mała, czy nadszedł czas, by odrzucić tą starą skórę, czyli ten stary obraz Ciebie i jak stworzyć ten nowy obraz, by w pełni siły, w pełni mocy ruszyć na Twoim ognistym rydwanie, stać się tym księciem czy księżną, która nim powozi, ale raczej księcią, czyli ta energia bardziej męska, czyli jak działać zgodnie z Tobą, z Twoim sercem, z tym, do czego pali się Twoje serce, ale działać tak, by szybko dojść do celów, by osiągnąć to, czego pragniesz, ale nie za szybko i nie za wolno, czyli w Twoim własnym rytmie. Ale na naszym dzisiejszym spotkaniu chciałabym jeszcze powiedzieć Ci o przesłaniu, które pojawiło się na dzisiaj, na teraz i które jest bardzo z tym związane. Czyli jutrzejszą ceremonię już znasz, przygotuj się do niej, przygotuj się tak psychicznie, fizycznie, bo za każdym razem każda nasza ceremonia jest takim świętem, które spędzamy razem, zawsze w czwartek, czyli dzień Jowisza, ta królewska energia, która staje do dyspozycji, ale czwartek, gdy robimy coś również w czwartek, ma to solidny fundament, ma to takie boskie, wyższe błogosławieństwo.
Dlatego to właśnie czwartek został wskazany mi na nasze ceremonie, ponieważ one zmieniają coś, pomagają Ci, by miało to również solidny fundament. Gdyby to było w innym dniu tygodnia, to miałoby to zupełnie inną energię, bo każdy dzień tygodnia ma inną energię. Ale czwartek jest dokładnie tym idealnym momentem, by stworzyć coś, co ma solidne podstawy, solidny fundament i co jest trwałe. Czyli również jest takie przesłanie, o którym na pewno już wiesz, że w czwartek robimy wszystkie ważne rzeczy, które mają przetrwać długo. Czyli na przykład umowy, które powinny być długotrwałe, które powinny mieć solidny fundament i idealnie funkcjonować. Założenie firmy, jakieś rzeczy, które chcesz, aby przetrwały przez lata. Bardzo proszę spraw, czy Twój dostęp do jutrzejszej 78. ceremonii jest jeszcze aktywny. W Twoim miejscu mocy po lewej stronie masz Twój aktualny plan dostępu. Do ceremonii potrzebujesz dostęp miedziany, srebrny lub złoty i tam masz datę, kiedy on się zaczyna, a kiedy on się kończy. Wiem, że stale to powtarzam na każdym naszym spotkaniu, ale spotkania w środę są przeznaczone zazwyczaj również dla nowych osób, które jeszcze nie brały udziału w ceremoniach i które nie bardzo wiedzą, jak się w tym poruszać. Idziemy tak krok po kroku dalej. Dzisiejszym przesłaniem na nasze dzisiejsze spotkanie, czyli również jest to związane z tym aktualnym czasem energetycznym, w którym jesteś tutaj i teraz, był kot. Dlatego pod tym spotkaniem przewiń stronę troszeczkę w dół i tam będzie mój bardzo, bardzo, bardzo stary film na temat zwierząt mocy, gdzie kocurek Willy był jeszcze tym małym kocurkiem. W tej chwili kocurek Ares przejął dokładnie tą, jest w tym samym wieku. I tam w tym spotkaniu omawiam tak krok po kroku, jak pracować ze zwierzęciem mocy, z kotem. I pamiętaj, najważniejszym przesłaniem jest wszystko to, co tworzysz tutaj w materii, o czym mówiliśmy tydzień temu, zwróć na to uwagę, by dawało Ci wolność, lekkość, radość, szczęście, spełnienie i by było taką pozytywną energią, by te rzeczy, które stworzysz w materii, Cię nie ograniczały, nie hamowały, nie blokowały i nie były tą ciężką kulą u nogi. Kot bowiem jest przede wszystkim symbolem wolności, niezależności, ale również pewności siebie, akceptacji siebie. I to jest związane z naszą jutrzejszą 78. ceremonią. Gdy ściągasz tą starą skórę, czyli odrzucasz ten stary obraz siebie, który miałaś lub który miałeś jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu i stajesz się kimś nowym. To jest również taki czas, aby wzmocnić pewność siebie. Tą świadomość, że teraz jesteś inną istotą, te zgromadzone doświadczenia, zgromadzone przeżycia, zgromadzona wiedza dojrzała, zaowocowała i jesteś w tej chwili zupełnie kimś innym niż miesiąc temu, niż rok temu, czy niż 2 lata temu. Cały czas się rozwijasz, cały czas się zmieniasz, tak jak i każdy z nas się zmienia. Czyli te wszystkie osoby, które myślą, że już pozjadały wszystkie rozumy, że już wszystko wiedzą, że już nie muszą się niczego uczyć, no to już ich proces jak gdyby się zatrzymał i nie mają tej świadomości tego, że cały czas się uczymy, cały czas idziemy do przodu i nigdy nie dojdzie do takiego momentu stagnacji, że już wszystko wiemy i że już wszystkie rozumy żeśmy zjedli. Jeżeli ktoś ma taki moment stagnacji, no to tylko można z takim przymrużeniem oka na to popatrzeć i życzyć tej osobie, aby jej zmysły mogły się otworzyć i by mogła popatrzeć na siebie z góry i zrozumieć, że jest w ślepym zaułku. Kot jest również tym symbolem 7 zmysłów, 7 żyć, czyli procesów życiowych. A co to oznacza? Znowu mamy 70. cykl ceremonii i spotkań i znów mamy tą 7 i dokładnie to zwierzę mocy. To jest najwyższa energia,
mądrość, to jest również aktywacja wszystkich zmysłów, aktywacja wszystkich Twoich darów, czyli wszystkich Twoich zdolności, by tak z tą otwartą świadomością iść przez życie i kształtować Twoje życie według Twoich pragnień. Kot również ma to kolejne znaczenie, że usuwa jako Twój przewodnik, jako Twoje zwierzę mocy, jako ten przewodnik w konkretnym czasie czy przewodnik od urodzenia, wszystkie negatywne energie. Zmienia je, transformuje, neutralizuje. Czyli wszystkie klątwy, uroki, złe oko, wszystkie nieszczęścia, wszystkie choroby, to kot może być tym Twoim przewodnikiem, aby to zneutralizować, uwolnić się od tego raz na zawsze. I ponieważ jesteśmy już przy kocie jako zwierzęciu mocy, opowiem Ci teraz, tak płynnie przejdziemy do tej fazy bardziej komunikacji, co wydarzyło się w ostatnim czasie w moim życiu, co wydarzyło się przed naszą 77. ceremonią, po tej 77. ceremonii. To był bardzo wyjątkowy czas. O tym spotkaniu Wiedźmy Fiony już wiesz, o tym jak spotkałam Mirę, jak dostałam od niej ten niezwykły prezent i jak towarzyszyła mi jej dusza w czasie rytuału równonocy jesiennej. To wszystko takie owiane taką niesamowitą mgłą tajemnicy, niezwykłości i cudowności miało na mnie niesamowity wpływ. Historię niedźwiedzia również już znasz, że pojawił się dokładnie po rytuale, a właściwie dokładnie w momencie naszego rytuału równonocy jesiennej. Przywołał go jeden z wojowników światła do ochrony ciebie, mnie i całego naszego rytuału, jeżeli brałeś udział. I to były wszystko energie, tak mniej więcej przed 77. ceremonią. Później nastał czas, gdy otrzymałam wskazówki, że 77. ceremonia powinna odbyć się również w Słowenii i to zadanie do wykonania, aby znaleźć odpowiednie miejsce mocy. I to zadanie było dla mnie niesamowitym wyzwaniem. Dokładnie 3 dni, i to jest również symboliczne do 3 razy sztuka, ale również ta trójka, czyli ta dynamika, ta aktywność. Przez 3 dni poszukiwałam tego miejsca. I tak, pierwsza próba, druga próba, trzecia próba, pierwszego dnia od mniej więcej godzin przedpołudniowych do samej nocy jeździliśmy z moim ukochanym po okolicy. Ja testowałam, nazwijmy to tak, wszystkie miejsca, gdzie miałaby odbyć się nasza 77. ceremonia. I tak, rozpoczynałam, wczuwałam się w to miejsce, wczuwałam się w energię. Nie, to nie to miejsce. Kolejne, znów nie to. Kolejne, znów nie to. Drugi dzień, to samo. Trzeci dzień było dokładnie to samo. Trzeciego dnia powziąłam już takie postanowienie, że jeżeli nie znajdę tego właściwego miejsca mocy, czyli siła wyższa nie da mi takiej dokładnej mapy, gdzie ma się odbyć to spotkanie, to będę musiała odmówić naszą 77. ceremonię i przenieść ją na inny moment. Dlaczego jest to takie ważne? To są również egzaminy, które ja muszę zdać w każdym tygodniu. Siła wyższa dokładnie mówi mi, jaki jest temat spotkania, jakie są przesłania, jakie są wskazówki, jak mniej więcej to spotkanie ma przebiegać i wskazuje mi mniej więcej region, w którym powinnam odnaleźć to właściwe miejsce mocy. Otrzymuję również takie malutkie wskazówki, takie klucze i poszukuję, jakbyśmy poszukiwali skarbu. Czyli nie mam tej dokładnej mapy, tylko ta mapa jest we mnie. Te wszystkie czujniki, wszystkie zmysły, wszystkie moje dary służą mi jako mapa. Czyli wczuwanie się w energię miejsc, wczuwanie się w energię, które są w ziemi, jakie minerały są w ziemi, czy może budowle są w ziemi, jakie są drzewa, jakie są dewy w tym miejscu, jakie są istoty natury, bo jak wiesz, nasze ceremonie zawsze odbywają się na łonie natury, czyli jakie istoty mieszkają w danym miejscu. I czasami również to jest tak, że coś sprowadza mnie na manowce, coś wprowadza mnie w tą mgłę,
złe, coś próbuje mną pokierować w nieodpowiednim momencie. Czyli dla mnie to za każdym razem jest również nie tylko niesamowite przeżycie, ale również no, niesamowity egzamin, który zdaję w każdym tygodniu. I nasze ceremonie, jak wiesz, dokładnie Ines zapytała mnie o to wczoraj, czy w mojej książce, w której znajdziesz wkrótce, może nie wkrótce, ale w tym odpowiednim momencie, znajdziesz wszystkie pewne cykle ceremonii spisane i można będzie tą książkę fizyczną zabrać ze sobą w różne miejsca i czytać fizycznie, czego Wam tak bardzo brakowało przez ostatnie miesiące. Czy w tej książce podam miejsca danej konkretnej ceremonii? Uważam, że jest to niesamowicie pozytywna wskazówka i chciałabym ją wykorzystać. Dokładnie podam, może nawet na miary GPS, na to konkretne miejsce. Ponieważ każde z tych miejsc ma w sobie niesamowitą energię i myślę, że będzie to dla Was również takim pięknym przeżyciem, aby z tą książką wybrać się w podróż śladami naszych ceremonii i przeżyć tę energię, przeczytać tę ceremonię, połączyć się z tym konkretnym miejscem. Bo te miejsca są szczególne i zawsze dopasowane do tematu naszego spotkania. I tak to ostatnie miejsce naszego spotkania, 77. ceremonii, było nie tylko dla mnie takim niezwykłym ogrodem elfów, ale wszystko w tym miejscu jakby tylko czekało na nasze spotkanie. Czyli i to, że w odpowiednim momencie zaczęły bić dzwony kościelne, i to, że w odpowiednim momencie ryczały jelenie, i to, że w odpowiednim momencie odzywały się kaczuszki, i to, że w odpowiednim momencie wyskakiwały ryby z wody, tworzyły okręgi na wodzie, i to niesamowite połączenie z tą skałą, która była nad jeziorem, z tą energią, to odbicie lustrzane, również bardzo ważne w tej ceremonii, wszystko to było zgrane tak niesamowicie, czyli muszę przyznać, że również ten egzamin udało mi się nie tyle zaliczyć, co zdać idealnie względem tego, jakie były oczekiwania siły wyższej. Ale co wydarzyło się po naszej 77. ceremonii i co tak pięknie doprowadziło mnie do naszego dzisiejszego spotkania i naszego dzisiejszego przewodnika, czyli kota. Wyobraź sobie, po naszym spotkaniu, to było mniej więcej 2 dni czy 3 dni później, otrzymałam taki impuls, że mam pojechać w 2 konkretne miejsca tutaj w Słowenii. Jedno z tych miejsc to jest tak zwany Stary Grad, czyli stary burg, stare ruiny starego średniowiecznego zamczyska. I w tym miejscu mam połączyć się z energią piramid, które są dookoła. Ten zamek jest usytuowany powyżej miasta Celje i ma ukryte w swoich podziemiach korytarze, które jak wiesz zawsze są normalne i typowe dla miejsca, gdzie jest dużo piramid, są korytarze ukryte pod piramidami. To było pierwsze miejsce. Dojechałam do tego miejsca, połączyłam się z tą energią, zrobiłam wszystko to, co wskazały mi siły wyższe i już zaczęło zachodzić słońce. A wiedziałam, że na mojej liście na ten dzień jest jeszcze jedne ruiny zamku Rifnik, że dokładnie te ruiny powinnam tego dnia odwiedzić. I to było tak silne przesłanie, że byłam aż wręcz zdenerwowana wewnętrznie, abyśmy jeszcze zdążyli do tego miejsca dojechać. I tak w tym pierwszym miejscu aktywowałam tą energię piramid, połączyłam się z tą energią, aktywowałam wspomnienia, mądrości wyższe, wszystko to, co było na mojej liście, również tej osobistej do wykonania, wskazówki od siły wyższej. I szybciutko zabraliśmy się, aby dojechać do tego kolejnego miejsca.
I to była podróż niesamowita. Dokładnie tak jak siły ciemności sprowadzają na manowce, dokładnie tak to wyglądało. Jedna droga zamknięta, druga zamknięta, ślepa uliczka, nawigacja wskazuje zupełnie coś innego. Później przejazd przez, nazwijmy to tak, dżunglę, ponieważ nie było praktycznie żadnej drogi, tylko droga leśna. I tak ostatkiem sił samochodu dojechaliśmy na wzgórze i na tym wzgórzu oczywiście skrzyżowanie dróg, jak to zazwyczaj w naszych baśniach czy bajkach, czy również w takich momentach, gdzie mam do wykonania pewne zadania. No i konieczna jest aktywacja Twoich wewnętrznych wszystkich zmysłów, wszystkich Twoich zdolności, by wybrać tą odpowiednią drogę. Wybrałam drogę w lewo, czyli zupełny zjazd w dół, w lewo i nagle staję przed tymi ruinami. Mój ukochany już dawno był zrezygnowany, stwierdził, że tego nie jesteśmy w stanie znaleźć, że to na pewno jest w zupełnym innym miejscu, że ta droga jest z innego miejsca. Ale ja byłam przekonana, że siła wyższa doprowadzi mnie do tego miejsca. Jeszcze nie wiedziałam dlaczego. Wiedziałam tylko, że na mojej liście dokładnie tego dnia, w tym momencie mam znaleźć się w tym miejscu. I tak dojechaliśmy pod te ruiny, a już było praktycznie ciemno, już zapadł zmrok, jeszcze tylko na horyzoncie były takie czerwone smugi słońca i wysiadamy z samochodu. No tak, ruiny są, ale jak dojść do tych ruin? Znaleźliśmy się w samym środku gospodarstwa rolnego i droga oczywiście kończy się na skałach, skały, ruiny na skałach. No jak do tego miejsca dojść, gdy już zapadł zmrok? W tym momencie otwierają się drzwi, ale może jeszcze zaczniemy od tego kota. W tym momencie, jak wjeżdżaliśmy do tego gospodarstwa, to z doświadczenia wiemy, że tutaj na Słowenii zazwyczaj pojawią się psy, czy pojawi się jeden wielki pies, jakiś owczarek, a w tym miejscu nie. Nie było psa, ale był chyba stuzin kotów, małych, większych, jeszcze mniejszych i większość tych kotów była w kolorze czarnym. Już w tym momencie doszłam do wniosku, tak, że jestem we właściwym miejscu, no ale czy we właściwym czasie? No i wyobraź sobie, wysiadamy z samochodu i w tym momencie otwierają się drzwi i wychodzi z nich młody mężczyzna. I tak, od słowa do słowa, zaczęliśmy rozmawiać. I okazało się, że już pierwsza rzecz, która rzuciła mi się bardzo w oczy, ten mężczyzna był bardzo blady. Zupełnie nie wyglądał na rolnika, który ma gospodarstwo rolne. Zupełnie inna uroda, zupełnie inny wygląd. No, jeżeli ktoś lubi takie filmy z dreszczykiem, no to mógł się pojawić ten dreszcz. Taki bardzo specyficzny wygląd. Ten mężczyzna powiedział nam, że oczywiście możemy dojść do tych ruin, powiedział nam dokładnie, którędy mamy przejść, że te ruiny nie mają jak gdyby właściciela, że on jest tym właścicielem tego miejsca. Czyli to gospodarstwo jest częścią związane z tymi ruinami, wszystko nam opowiedział, że zdjęli dach z tych ruin i te mury się zapadły, by nie płacić podatków i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest w tym momencie ważne. Wyobraź sobie, że od razu zaproponował nam, by się czegoś napić i tak rozmawialiśmy krok po kroku i jeszcze wtedy nie wiedziałam, co jest przyczyną tego, że siły wyższe wysłały mnie do tego miejsca. Jedną z tych najważniejszych przesłań całej tej rozmowy było, że jego córeczka ma dokładnie 3 latka, patrz, zwróć uwagę na tą symbolikę. Ma dokładnie tego dnia urodziny i że ta córeczka ma problem genetyczny, że jej szyszynka nie pracuje prawidłowo. I tak krok po kroku dowiedziałam się, że w całym jego gospodarstwie jest kilkadziesiąt kotów. Nie wpuszcza tych kotów do domu, czyli córeczka nie ma kontaktu z tym zwierzęciem mocy, a powinna mieć. I tak w rozmowie wymienialiśmy się wiedzą, doświadczeniem, pytania, odpowiedzi. I już wiedziałam, dlaczego siła wyższa wysłała mnie do tego miejsca.
przynajmniej tą jedną rzecz, by dać mu wskazówki, by otrzymać adres, na który wyślę mu specjalną paczuszkę z mitycznej Atlantydy, której celem będzie dokonanie uzdrowienia córeczki. I to nie była jedyna przyczyna. Porozmawialiśmy, pożegnaliśmy się, bo już całkowicie zaczął zapadać zmrok, już było, praktycznie już nic nie było widać, a jeszcze chcieliśmy wejść w te ruiny. Wskazał nam dokładnie tą drogę i ruszyliśmy w tym kierunku. I ta wspinaczka po skałach to było niesamowite przeżycie, już tak o zmroku, te ruiny takie zarośnięte, niesamowity średniowieczny zamek, który po raz pierwszy był w legendach już w XIII wieku. O tym dowiedziałam się oczywiście dopiero później, po tej wizycie. No ale słuchaj dalej. I tak wspinamy się po tych skałach do tego dolnego zamku, potem do tego wyższego zamku i do tych najwyższych komnat. I gdy chodziliśmy po tym miejscu, to było słychać takie dudnienie, takie, że poniżej jeszcze były głębokie, 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 głębokie lochy przysypane, ale gdy stawaliśmy na ziemi, to było słychać ten odgłos i to było takie niesamowite. Na samym horyzoncie z zachodniej strony te złote chmury, złoto-czerwone chmury, takie właśnie ogniste chmury, jak jutrzejsza ceremonia, 78. ceremonia, czyli ten książę buław, czyli na tym ognistym rydwanie. I jednocześnie ten taki ciemny moment, ten zamek i w tym momencie już moja zdolność medialna aktywowała się całkowicie i nagle poczułam, że jestem kobietą, młodą kobietą, która jest w tym zamku i powiedziałam do mojego ukochanego tak, słuchaj, tutaj jest klątwa, na tych ludziach ciąży klątwa, dlatego ich córeczka jest chora. No i taki dreszcz się pojawił, wczucia się, skąd ta klątwa się wzięła, czy moją misją, czy moim zadaniem jest przełamanie tej klątwy, usunięcie tej klątwy. No i tak krok po kroku wczuwałam się w tą energię, wiedziałam już, że kobieta rzuciła tą klątwę, czułam się tą młodą kobietą, młodą dziewczyną, która była w ten sposób, w jakiś sposób związana z tą energią i jak cały ród, i zwróć na to uwagę, ta dziewczynka ma wadę genetyczną i ta klątwa dotyczyła całego rodu. No i tak wycofaliśmy się z tych ruin, opuściliśmy te ruiny i pragnęłam w spokoju już w moim miejscu mocy połączyć się z energią wyższą i dopytać o szczegóły. I tak wszystkie szczegóły stały się jasne. Na początku otrzymałam przesłania, czy moją misją jest pomóc im tą klątwę usunąć, zneutralizować, czy uzdrowić to dziecko, jakie są moje zadania, ale jednocześnie otrzymałam dokładne wskazówki, co się wydarzyło i gdzie mam szukać dalej. I tak było już prawie przed północą, gdy otworzyłam internet i wpisałam nazwę tego miejsca, i zaczęłam czytać wszystkie przesłania, czyli w tych przekazach archiwalnych, jakie były dokumenty, kto był właścicielem, kiedy był właścicielem, kiedy po raz pierwszy ta posiadłość została zapisana w historii. Jak wiesz, to są bardzo sporadyczne źródła z czasów średniowiecza, z XIII wieku, to są praktycznie tylko pojedyncze zapisy o tym, kto się urodził, kto umarł, kto był może jakimś lennikiem, jakiegoś wielkiego władcy. I tam znalazłam ten klucz, że dokładnie w tym XIII wieku pierwszy z właścicieli tego zamczyska ożenił się ze swoją własną córką. I to była ta klątwa, i to było to przekleństwo, które zostało rzucone na cały ród. I jednocześnie to była jedna z tych energii i moje zadania do wykonania. Ale drugą energią było jeszcze coś specyficznego. Gdy tak ten młody mężczyzna poczęstował nas wszystkim, czyli do picia dostaliśmy różne rzeczy, które mogliśmy zabrać do domu, to oczywiście ja jestem osobą, która zawsze zachowuje równowagę. Chcieliśmy, że nie mieliśmy nic innego przy sobie, chcieliśmy mu zapłacić za to, czym nas obdarował. I on za żadne skarby nie chciał przyjąć żadnych pieniędzy. I to było takie
takie nienaturalne, ponieważ tak dużo dał nam rzeczy, a jednocześnie nie chciał za to żadnej zapłaty. My oczywiście z moim ukochanym uparliśmy się, jeżeli nie mogliśmy już mu wcisnąć, tak brzydko mówiąc, tych pieniążków, mój ukochany wpadł na świetny pomysł, by wrzucić je do skrzynki na listę. I to była kolejna legenda związana z tym miejscem. To miejsce ma w sobie również taką, nazwijmy to, nie tyle klątwę, co urok, rzucony wiele, wiele, wiele setek lat temu. Pewna nadobna dama, która przejeżdżała w tym miejscu, zepsuł się jej powóz, koło w powozie. I ludzie, którzy mieszkali w tym miejscu, naprawili jej to koło i zażądali bardzo wysokiej zapłaty. I ta dama powiedziała tak, że ten człowiek, który naprawił jej to koło, że mogłeś otrzymać o wiele więcej niż zażądałeś, z tą świadomością, że zażądał dużo za dużo, czyli wygórowany rachunek, chciał się jak gdyby od razu wzbogacić, zapłaciła mu 5 złotych monet, czyli bardzo dużo. I gdy wsiadła do powozu i odjechała tym powozem, i ten człowiek wyszedł z tej swojej pracowni, która znajdowała się w tym zamczysku, wyszedł na zewnątrz, to te 5 złotych monet zmieniło się w 5 węgielków. I tak była jeszcze druga legenda, która dokładnie to samo opowiadała w tych przekazach historycznych, troszeczkę inną sytuację, gdzie dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce, że ktoś chciał za dużej zapłaty i otrzymał coś, co nie miało żadnej wartości, jako tą karę, ale jednocześnie ta klątwa, czyli ten urok. I to była kolejna rzecz związana z tym miejscem. Dlatego ten młody mężczyzna nie chciał przyjąć żadnej zapłaty, ponieważ dokładnie w tym momencie inkarnujemy w tutaj i teraz, aby pewne rzeczy karmiczne naprawić. To jest szczególny czas, że nie tylko możemy bardzo dużo osiągnąć, nie tylko możemy bardzo dużo zmienić w nas, wokół nas, w naszej duszy, nie tylko możemy bardzo dużo zmienić na Ziemi i we Wszechświecie, ale również jest to szansa, aby uwolnić się od wszystkich klątw, uroków, różnych rzeczy, również karmicznych, które ciągnęły się za nami przez kolejne inkarnacje. I to, co wydarzyło się, że my tak dobrowolnie daliśmy mu dużo wyższą zapłatę, on nie chciał nic, już uwolniło go od tego uroku, który ciążył na tej rodzinie przez wiele setek lat. Bo jego poprzednicy zawsze żądali więcej i przez to został rzucony na nich urok, a on nie chciał nic. Ale otrzymał więcej. Czyli tak jak w tej pierwszej legendzie, mogłeś otrzymać o wiele więcej. Prawda? Czy nie jest to niesamowite? I z takim pięknym i pozytywnym akcentem chciałabym zakończyć dzisiaj nasze kolejne 78. spotkanie, zaprosić Cię na jutro na naszą 78. ceremonię i dzisiejszym światełkiem, inspiracją i motywacją jest: zwróć uwagę na to, czy nadszedł czas, by odrzucić starą skórę, ten stary obraz Ciebie i stać się kimś nowym, kimś innym? Jeżeli czujesz tą gotowość, to jutrzejsza ceremonia będzie tym kluczem wtajemniczenia. Zwróć uwagę na Twoje życie, czy czujesz tą wolność, pewność siebie, taką wiarę w siebie, jak Twój dzisiejszy przewodnik, czyli kot. Przesłuchaj wszystkie przesłania kota jeszcze raz, czyli to moje starsze nagranie, bo na pewno jest to wskazówką dokładnie teraz, w tym momencie. I ostatnim przesłaniem niech będzie: pamiętaj, to jest wyjątkowy czas, gdzie możesz uwolnić się od wszystkich karmicznych więzów, od wszystkich uroków i od wszystkich klątw, również tych genetycznych, czyli zawartych w kodzie krwi, w Twoim rodzie. Skorzystaj z tego. Idź dalej, proś, a będzie Ci dane. Łącz się z energią Wszechświata, a zostaną do Ciebie wysłane konkretne osoby, konkretni ludzie, konkretne przesłania, które pomogą Ci złamać takie pieczęci, złamać takie klątwy, złamać takie uroki, jeżeli jeszcze takie są, ale również w tej lżejszej formie wszystkie bariery, ograniczenia, krępujące Cię więzy. Czyli to jest nadal ten czas,
Jak na naszej 77. ceremonii ujeżdżaliśmy bestię, to jest również ten czas, gdy nadal jeszcze pewne rzeczy oczyszczamy i uwalniamy się od nich, ale jednocześnie już idziemy do przodu, już kreujemy, już kształtujemy i wszystkie energie wyższe stoją do Twojej dyspozycji i wspomagają Cię w tym procesie. Dziękuję, zapraszam Cię na jutro, na naszą 78. ceremonię i zapraszam Cię za tydzień na nasze 79. spotkanie, ostatnie z serii 70. Zaczniemy później serię 80., zupełnie inną energię. I pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tej inspiracji, motywacji, tych światełek, zabierz tą osobę na nasze kolejne spotkanie w środę, kolejną ceremonię lub prześlij jej to spotkanie, by mogła również zmienić coś w sobie, bo zmieniamy coś. Zmieniasz coś w Tobie, zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i zmieniamy coś we wszechświecie. I bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej, bo dla mnie to jest niesamowite źródło takiego połączenia z Tobą. Co czujesz, jak się czujesz po takim spotkaniu? Czy to spotkanie Cię zmotywowało, zainspirowało, było takim światełkiem? Czy było interesujące? Czy może nauczyło Cię czegoś nowego? Może dało Ci taki nowy sposób patrzenia na pewne rzeczy i będę Ci bardzo wdzięczna za chociażby serduszko, chociażby to zawsze również takie światełko. Do zobaczenia jutro, do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bucardi.